Wizyta ministrów obrony narodowej Francji i Polski w 22. bazie lotnictwa taktycznego oznacza, że dobiegła końca 4-miesięczna misja francuskich pilotów w Malborku. Wspólne działania w trakcie ćwiczeń pozwoliły naszym lotnikom podwyższyć swoje umiejętności i bez wątpienia przyniosły obopólne korzyści dla sił powietrznych Sojuszu. Obecna sytuacja polityczna w naszym regionie jest bardzo napięta, dlatego ważne jest, aby nasi żołnierze ćwiczyli jak najczęściej z sojusznikami z NATO. Francuski minister zaznaczył, że relacje jego kraju z państwami Europy Środkowo-Wschodniej nie są dziełem przypadku. Podkreślają one duże zaangażowanie w dbałość o bezpieczeństwo w kontekście kryzysu za naszą wschodnią granicą. Głos zabierze dowódca pierwszego skrzydła lotnictwa taktycznego generał brygady pilot Tadeusz Mikutel. Dzisiejsze spotkanie kończy 4-miesięczny okres pobytu komponentu lotniczego francuskich sił powietrznych w Malborku. Naszym francuskim przyjaciołom życzę szczęśliwego powrotu do domów, a 22. bazie lotnictwa taktycznego życzę podobnego sukcesu, kiedy będą współdziałali od przyszłego tygodnia z komponentem lotniczym sił powietrznych Królestwa Holandii. Głos zabierze minister obrony Republiki Francuskiej Jean-Yves Le Drian. C'est un grand plaisir pour moi de... Z wielką przyjemnością powracam do tego miejsca. Spotykam się z Państwem z okazji zakończenia misji, którą wspólnie zorganizowaliśmy, a którą nasze myśliwce z sukcesem realizowały przez 4 miesiące tutaj, z tej bazy w Malborku. Przysłanie francuskich myśliwców do Polski nie było bynajmniej dziełem przypadku. Było ono wyznacznikiem bliskości Francji z jej sojusznikami z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w szczególności zaś z Polską w kontekście największego kryzysu, który rozgrywa się po drugiej stronie granicy, między Rosją i Ukrainą. Głos zabierze minister obrony narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, pan Tomasz Siemoniak. Bardzo liczymy na wsparcie Francji w nadchodzącym w najbliższych dniach szczycie NATO w Walii, który będzie jednym z najważniejszych spotkań w historii Sojuszu. Wsparcie w budowie obecności sojuszników właśnie na wschodzie Europy, takiej jak dzisiejsza obecność francuskich pilotów i personelu. Vive la France, vive la Pologne, merci. Dowódca malborskiej bazy podsumował wspólne ćwiczenia i zapowiedział kolejne z pilotami z Holandii. Pułkownik pilot Leszek Błach, dowódca 22. bazy lotnictwa taktycznego w Malborku. Był to bardzo owocny okres dla obu stron, i dla francuskiej strony, i dla polskich pilotów. Mieliśmy możliwość wykonywania codziennie wiele misji, o różnym poziomie trudności, zarówno w dzień, jak i w nocy. Misji pojedynczych samolotów, jak również dużych ugrupowań. Takiego rodzaju loty chciałbym, ażeby moi piloci wykonywali codziennie w przyszłości. Grupa pilotów Sił Powietrznych Holandii. Minister Obrony Narodowej zezwolił na przylot samolotów F-16 w ilości do 8 sztuk. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum, TV Nowy Dwór. To my tu kręcimy.